z tej strony Tony, a to jest kolejny odcinek serii Risen 2 Mroczne Wody. W tym odcinku popłyniemy sobie razem ze Stalowobrodem po dołączeniu do piratów. I poza odcinkiem nauczyłem się jeszcze dwóch umiejętności przed wyjazdem, a mianowicie są to umiejętności takie jak broń biała, potężny atak i broń sieczna 1. To są umiejętności, których się nauczyłem właśnie. No i dobra, no i sobie teraz pójdziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pyk. Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem. I jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część, chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? Jakie mam obowiązki na statku? A, dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna. Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Do dna! Masz, napij się! Za brodatą dziewicę! Poszukam jakichś resztek w kuchni. Jak tam sprawy z Lolą? Stary nie chce mówić o swoim skarbie. Potrzebujemy więcej rumu. Chodźmy zatem. Dokąd? Gdzieś, gdzie jest wygodniej? Nie, to znaczy wszyscy razem? W sensie stawiamy żagle i płyniemy w stronę horyzontu? Jak tam sprawy z Lolą? A, słabo. Dobra. Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. A, słabo. Szkoda. Dobra. A możemy już teraz założyć... te pirackie, te? O, możemy. Dobrze, że nie sprzedawałem na samym początku gry. Hehe. Wiedziałem, że cię nie ma. Ho. Chciałbym. Jak wygląda spoczko. To już chyba wszystko. No dobra. Co myślisz o tym nowym? Może się przydać. Do niego czy do kogo? O, dobra. Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalejże, na wanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! No to płyniemy. O, nowa wyspa. Dosyć fajnie się prezentuje. W końcu dobrze. Wrona się zdziwi, jeśli myśli, że może się przede mną ukryć. Gdzie zaczniemy szukać? Nie wiem, ale czuję w kościach, że te patałachy na wieży nam powiedzą.
Na wieży? Jesteś ślepy? Ta ogromna wieża z dwoma nierobami siedzącymi na szczycie. Widziałeś ją z morza. Dwóch nie stanowi problemu. Jesteś żądny krój, co? Rozwiążmy im języki, zobaczymy co wiedzą. Dobra. Zapiszemy się. Dobra. To lecimy dalej. Skrzynia jakaś. Pyk. Wyśniemy. Dalej, gdzie tu jest, co? Śnidory. Dobra. Tam jakieś wejście jest. Zobaczymy co to. O, chodźmy. Aha, właśnie, patrzcie. Teraz mogę uderzać tak zwanymi mocnymi atakami. Teraz pokażę. O, trzymając prawym i bum. Teraz strasznie duże obrażenia są. Z tą nową umiejętnością, którą się nauczyłem jeszcze na poprzedniej wyspie. O, zobaczymy co tu jest. Coś tam jest. Rany, spójrzcie na to. To na pewno stara świątynia Indian. Nie. Jakie echo fajne. Widywałem bardziej imponujące budynki. Ta jasne, faranga, bla 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 bla, twierdza wulkaniczna, bla bla bla. Słyszałam to setki razy. To zupełnie inna kultura. Ponoć potrafią kontrolować zwierzęta, a nawet ludzi. Kontrolują innych siłą swego umysłu? Jak oni to robią? Dobrze byłoby się tego nauczyć. To potworne. Robią z ludzi niewolników. Niech no tylko spróbują. Nikt nie będzie mi rozkazywać. Na pewno? I tak robisz to, co ci każę. Może rozejrzyj się, czy nie ma tu czegoś ciekawego, a potem spadajmy stąd jak najszybciej. No to dobra. Lecimy. Co się robi? O, kurde. O, te ciosy są naprawdę mocne po wyćwiczeniu tej umiejętności. Ajajaj. Gin. Szczury. Przy okazji. Dobra, idziemy tutaj. Jeszcze się napiszemy. Nie mam potrzebnego przedmiotu. Nie mam potrzebnego przedmiotu. To nie, tutaj nic. Tu jest jakiś bożek. Co? O kurde. Co, on przejdzie, czy go zamknęło? A, dobra. Takie buty. Co tu jest? Szaman Shaganumbi złapał wszystkie myśli umarłych do butelki. Dopóki jest zamknięta, ich mądrość jest bezpieczna. Ten jednak, kto butelkę otworzy, ściągnie na siebie gniew umarłych. Nie mogę odczytać reszty. No, znowu jakieś ciekawe zadanko. Będzie pewnie z tym. Może się uda zrobić kiedyś tam. Może nie. Znaczy, jak położy, teraz się znowu otworzy, tak? A ja mogę szybko wziąć to co? I wybieg. No i dobra. Apati? To takie buty. Dobrze, te postacie mogą przechodzić przez te bramy, bo jakby ich zamykało, no to byłby problem pewnie. By teraz tu postawę. Byk. Ryk. O! Mam cię!
O! Kopniemy go. Czego oni go nie biją, sam go bije. Taki biofioletowy tym pryska. O! Jednak się przydaje. Co teraz? O, założymy farmę i będziemy na niej hodować owce. Albo rozejrzymy się trochę zamiast marnować czas. No to całkiem miła z ciebie, dziewczyna. Dobra. Tu już wszystko mamy. Co, zrobimy tak jak wcześniej? Ha, nie tak, to tu już nie trzeba tej wyczyścić. Się sam otworzy. Dobra. I co, tu już nic nie ma. Dobra, to wychodzimy. Bum, bum. Dobra, ładna pogoda. Dobra, teraz by się przydało. O, tu coś jest. Co ja wiem o wytrychach? A tu co jest? Wiecie? Zobaczymy, co tu u góry jest. O! Intro? Stać! Kapuszeku? Teraz widziałem już wszystko. Piraci działają wspólnie z dzikusami. Stalowobrody? Co ty tu robisz, ty zramulały chłopcze? Co jebco? Katajopi. Co on powiedział? Chłopcze, jestem kapitan Stalowobrody. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby tu być. Kapusieku! Kapusieku bambule! Nic dobrego z tego nie będzie, prawda? No raczej. Uważaj, co mówisz, dziadu! Kto z nami zadziera, ten zadziera z samym kapitanem Wroną. Wrona? Znałem go, gdy wciąż jeszcze czyścił pokład z Mewiego Wajna. Dosyć gadania. Zabici. Katajopi! Co to znaczy? To znaczy, że najpierw zabijemy tego idiotę, który nie mówi po naszemu. Te wtrącenia w palce. Na nich! Naprawdę. Ustawka jak kiboli po tym, po meczu. Zru. Wszystkie moje ciosy. Ale te mocne ciosy są strasznie duży damage. O. Właśnie na to, co tu leży. Będziemy pomagać. Ale pięknie z tych... Te obrażenia z tych pistoletów są niesamowite. Strasznie dużo życia zabierają. O. Dobra, pozbieramy. Ten się na razie bije. Patrz, zginęła, ale to na chwilkę. Dobra. Dopiero co przybyliśmy, no pewnie, a ty już wpakowałeś nas w kłopoty. Zawsze to samo. Niezupełnie. Teraz muszę się jeszcze martwić swoim ojcem. Jest gotów zbesztać mnie za to, że jestem zbyt dobra. Dobra, przyjrzę się uważniej tej wieży. O, dobra. Zobaczymy, co tam jest. Coś tam... To dobre miejsce na obozowisko. Spójrz na to. Dobry rum z Takarigui. Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kiepscy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia. Nie wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem strategii. Ty bezczelny szczeniaku! Niby czemu było ich tylko czterech? Widziałeś ich miny, gdy mnie zobaczyli? Posrali się w gacie ze strachu. Gdyby wiedzieli, że mają do czynienia ze Stalowobrodym, byłby ich tuzin. O,
Niech nam się darzy. Na zdrowie! Co teraz? Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jak ich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Isabela. Może jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko wronie. Ale ja się ciągle zastanawiam, gdzie jest jego statek. O. Może inkwizycja go zatopiła? Może, no, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w Puerto Isabela. Tak myślisz? Cóż, a jeśli wrona ukrył na nim harpun tytanów? Inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych schowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną. Dowiedz się, czego wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Isabela i znajdź jego statek. Co może nas spotkać w Puerto Isabela? Banda wrogo nastawionych łajdaków z inkwizycji. Ot co? Protektorzy obsadzający obronę miast i patrolujący okoliczne obszary. I uważasz, że udanie się tam jest dobrym pomysłem? Bezczelny gnojek. Ta, pewnie nie mogą się doczekać, by zawrzeć sojusz z niesławnym Stalowobrodym. Bądźmy ostrożni. Oczywiście zakładam, że nie zaczną do nas strzelać, gdy tylko nas zobaczą. Ci protektorzy to zręczne chłopaki. Ustrzeliliby nawet muchę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś o takich zdolnościach strzeleckich był po naszej stronie. Jeśli ładnie ich poprosisz, jeśli cię wcześniej nie zabiją, może cię tego nauczą. Co jeśli pójdziemy szukać Indian? Na zachód stąd mają swoją wioskę. Ale jest szansa, że spotkasz ich wcześniej. Te dzikusy zawsze czają się w dżungli. To ich ulubione miejsce. Co będzie, jeśli ich spotkamy? Porozmawiamy z nimi, jeśli będą chcieli. A jak zechcą walczyć, nie zostaniemy w tyle. Wolę walczyć z nimi, niż przeciw nim. Kto chciałby przeciwstawić się ich wudu? Wronie udało się zawrzeć z nimi układ. Dowiedz się, jak to zrobił, a my spróbujemy zrobić to samo. Może potem nawet zmienią cię w jakiegoś magika wudu. Dobra, na razie. Podstępne dranie. Dobra, na razie. Pracuję z kuzami. To zagrywka wrony? Skoro już tu jesteśmy, możemy się rozejrzeć. Zobaczcie, chyba wybiorę te... wątek z inkwizycją. Mi się wydaje fajniejszy. Z tymi dzikusami. Widać przywalenia coś. Pyk, pyk. Wszystko zbieramy. Wszystko. To ja wiem o wytrychach. Dobra. Po prostu się rozejrzyj. Dobra. To na tym skończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku wyruszymy, by zapewne szukać tamtych ludzi z inkwizycji, bo chyba pójdę tą drogą. No i do zobaczenia.